Witam Państwa w programie Poranne Dobry Wieczór, Wieczorne Dzień Dobry. Dziś naszymi gośćmi będą Marek Jurkowski oraz Jan Hucz z Frupy Filmowej Narwid, znani jako Marek Hucz i Jan Jurkowski z Grupy Filmowej Darwin. Ja się nie nazywam Jarosław Kuźniar i nie mam paszportu Polsatu, także zapraszam na rozmowę. Zanim zostaliście youtuberami, studiowaliście aktorstwo na krakowskiej PWST, tak, jesteście aktorami. A obecnie występujecie również w teatrze, więc pytanie brzmi, skoro wy jako aktorzy teatralni podbiliście YouTube'a, czy nie boicie się tego, że YouTube, ci wszyscy youtuberzy podbiją teatr? Ja myślę, że zagrożenie jest realne. Zagrożenie jest realne. To jest prawda, ponieważ kto chodzi do teatru? Ludzie. Ludzie. A ludzie oglądają co? YouTube'a. I matematyka jest prosta. Matematyka, tak. To jeżeli dodasz jedno do drugiego, może ci wyjść to... albo co innego, ale prawda jest taka, że i tak jest zagrożenie. A co z widownią? Czy ta widownia się przemiesza? Jak myślicie? Widownia sobie usiądzie na poszczególnych miejscach. Zależy jak dostaną czy bilety, to zależy od teatru. Bilety, czy teatr ma miejscówki, tak. Czy nie. Jeżeli ma miejscówki, wtedy widz musi usiąść na tym miejscu, które ma na bilecie. Jeżeli nie, to faktycznie może sobie usiąść gdziekolwiek. Wtedy jakby ci, którzy byli wcześniej, mają lepiej, mogą sobie usiąść tam, gdzie chcą. No to zależy, gdzie kto chce usiąść. Czy tak. Z przodu, czy niektórzy wolą właśnie z tyłu gdzieś na usiąść. Na poduszkach można też usiąść za wyjściówkę. Można, to jest tam dostawki takie są. Zagrożenie jest realne, żeby faktycznie... Aczkolwiek ja się na to cieszę. Tak? Bo ja chciałbym po prostu zobaczyć jakiś taki nowy trend w teatrze. Nowy trend w teatrze, tak. Tym bardziej... nowe wkurzone pokolenie. Ja chciałbym zobaczyć jakiś taki teatr, który się wtrąca. Mhm. Jakiś taki... takiego kogoś... Który mówi, hej! Tak. Czy ty myślisz, że byłeś dzisiaj miły dla swojej mamy? Na takiej zasadzie, wiesz o co chodzi? Jakby stary. No. To jest super. No, czuję to. Mamy też pytanie od naszego widza, pytanie od Macieja Dąbrowskiego. Czy jak byliście młodzi, wiedzieliście już, że zostaniecie owocem pewnego jogurtu o smaku aktorstwa komediowo-dramatycznego? Nie wiem, czy zauważyłeś. Komediowe było skierowane w twoją stronę, dramatycznego w moją. Prawdopodobnie więc to może wypowiedz się na temat tego aktorstwa komediowego. Tak. Bo najpierw to chyba wynika z tego, że jesteś w jakiś sposób zdolniejszym człowiekiem. Aż tak? Myślę, że tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o mój jogurt śmietanowo-jogurtowy i kwestię komediową w tym jogurcie, ewidentnie, kiedy byłem mały, ojciec mi powtarzał zawsze, że chciałem mieć orła, a mam sępa. Więc ja już gdzieś wtedy czułem, że to może być jakiś żart. Że nie ma czegoś takiego, że widziałem orła cień, tylko widziałem sępa cień. Nie, tak? To było na zasadzie, tato, czy dasz 5 zł? Aha. I kończyło się to zazwyczaj tym, że on krzyczał, że chciałem orła, a mam sępa. Ale dawał te 5 zł, więc... Aha. Tak. No to fajnie akurat, to miło z jego strony. Tak, więc jeżeli chodzi o taki rodzaj tego, czy w dzieciństwie wiedziałem, że będę się zajmował komedią, to jadłem sporo ziemniaków. Okej. Okay. Janku? Ja niestety nie umiem tak szybko i błyskotliwie odpowiadać jak mój kolega. Ale możesz to zrobić dramatycznie. Marek. Tak, ja wiem. Właśnie zastanawiam się, na czym właśnie polegało. Faktycznie jest coś takiego, że w tym naszej grupie jest taki podział, nie? Że ty robisz to, co jest zabawne, ja robię to, co jest nudne. W jakiś sposób nieciekawe. Cała seria Ludwika Montgomery'ego opierała się jakby na tej zasadzie, prawda? Że jakby na mnie ludzie przysypiali, tobą się zachwycali. To jest taka chemia tutaj, tak. Jest takie działanie, taka praca. Tak. I z czego to wynika? Ja nie wiem. Myślę, że z tego, że jestem łysy i jakby nie mogę nadrabiać pewną urodą. Nie mogę. Szkoda, że nie jesteś rudy. Szkoda. Wydaje mi się, że wtedy byłby to materiał na Oscara. Czy pisząc scenariusze kontaktujecie się, konsultujecie się z wróżką Audiotele? Czy plany waszych filmów powstają we współpracy z architektem i Instytutem Nadzoru Budowlanego? A jak to wygląda od kuchni? Opowiedzcie o tym. Co do pisania tekstu, to Marek musiałby się wypowiedzieć, czy faktycznie jak siedzi w pokoju obok, dzwoni do wróżki Audiotele, bo akurat tego nie wiem. Wiem, że dużo telefonów wykonuje, więc możliwe, że jest tam gdzieś... Mnie kompletnie ta rozmowa znudziła, więc gdybyś ty mógł. Dobra. Znaczy konsultujemy z architektem plany naszych planów. Filmowe, tak. Plany waszych planów i z Instytutem Nadzoru Budowlanego. Tak. Żeby wszystko nie runęło, nie? Tak. Marek ma brata, który zajmuje się budowaniem murów. Rozumiem.
Tak, no i jakby większość tych rzeczy jest w konsultacji z nim. Mhm. On co prawda siedzi w tym momencie w Meksyku, bo tam jakiś projekt ma robić większy, ale... Dla Donalda Trumpa może? Nie wiadomo, nic nie jest przesądzone. Nie wiem, wiem, że pojechał i jest tylko tyle, że prosił... Że prawdopodobnie ma fuchy na następne 3 lata. Tak, rozumiem, tak, rozumiem. Marku, dlaczego grupa filmowa Darwin? Dlaczego nie grupa filmowa Schopenhauera? To wynikało chyba głównie z tego, że jako ludzie, jako tacy zjadacze chleba, nie za bardzo mieliśmy pojęcia, kim jest Schopenhauer, bo do tego trzeba mieć jakąś wiedzę, jakimś być człowiekiem inteligentnym, wykształconym. Oczytanym. Oczytanym, a my mam wrażenie, tak trochę jesteśmy takimi głupkami. Cymbałami. Cymbałami, pajacami. To któreś z tych określeń, więc głównie dlatego, że po prostu to było prostsze. Aha, w ten sposób. Skojarzenie już jest. Tak. Nie trzeba się edukować, tak, prawda? Dokładnie. Schopenhauer, co prawda, mówiliśmy teksty Schopenhauera na pierwszym roku w szkole, tylko że ja miałem z nich 3. Aha. Ja miałem 5, ponieważ, jak już ustaliliśmy wcześniej, jesteś aktorem dramatycznym. Jestem lepszym człowiekiem przede wszystkim. I tyle. No, to znaczy, tak. To ja się zgadzam z tą odpowiedzią, że po prostu jesteśmy w jakiś sposób patałachami, więc nie musimy się dokształcać. Bez przesady. Tak, jakby wiesz, no, wiedza jest... Mamy 27-28 lat. Tak. Wszystko, co już mogliśmy się nauczyć, nauczyliśmy się dawno. To nie chodzi o to, żeby się rozwijać jako człowiek, chodzi o to, żeby po prostu trwać w swoich przekonaniach. Rozumiem, a tak lurkując w meandrach historii, skoro już tutaj wspomnieliśmy o Darwinie, wspomnieliśmy o Schopenhauerze, Hopsa. Oglądając wasze filmy, odnosi się wrażenie, że pojawia się w nich dużo postaci historycznych. Dlaczego nie postawiliście na postacie z przyszłości? Mam na myśli po prostu odrzucenie całego science fiction, totalnie postacie z przyszłości. Postacie, których jeszcze nie było. Ja przede wszystkim mam taką zagwozdkę, że nie wiem, o jakich historycznych postaciach mówisz, bo ja mam wrażenie, że u nas na kanale nie ma ani jednej. Na przykład Bóg, na przykład Sławek, na przykład Hiob, na przykład Dedal. Na przykład... To nie jest nasz kanał. No właśnie, nie wiem, czy mówimy o tym samym kanale, bo my mamy kanał kulinarny. O kurczę. Ja nie wiem, czy my tutaj... Aba. I teraz powiedz mi, czy to oznacza, że... To oznacza w takim razie, jakie przyszłościowe potrawy wymyślicie. Dobra, możemy obrócić twoją porażkę w ten sukces. Tak. Czy to Janek... będzie kuchnia fusion, czy to będzie... Tak, Janek jako kucharz po... nowozelandzkiej, Fidżi, somalijskiej i portorykańskiej. Tak. Tak. No w pewien sposób eksploracja kosmosu jest nieunikniona. Będą powstawać różnego rodzaju potrawy, które... widzisz tam kogoś? Czy... Znajomy już ze szkoły. Zakładamy, że tam też będą powstawać potrawy różnego rodzaju. No więc chcielibyśmy faktycznie w przyszłości może skupić się na tych potrawach. Jakby. Czas na pytanie telepatyczne, więc zatem pytam. Pytanie przed naszą przerwą. Dlaczego wasi hejterzy cały czas piszą wam w komentarzach, że was kochają? Trzeba by chyba się ich o to zapytać. Wydaje mi się, że my do końca nie wiemy, no bo nimi nie jesteśmy. W jakiś sposób. No, ale to jest hejt, nie? To powinien być hejt. To powinno być coś, co tak naprawdę wywołuje jakieś negatywne emocje, negatywne skojarzenia. A wam mimo wszystko udało się zrobić coś takiego, że po prostu wasi hejterzy wyznają wam miłość. No bo to może wynika z jakiejś takiej, może jakiejś historii po prostu, wiesz, z dzieciństwa. Jak? Ich dzieciństwa? Jego. Może tak. Że to po prostu przez niego gdzieś tam, wiesz, po prostu się tak odbyło. Że oni, wiesz... Może to jest jakimś filtrem. On jest jakimś filtrem, tak. Telezakupy. Że właśnie, wiesz... Wróżka. Bardzo możliwe. Wydaje mi się, że możliwe. Szczególnie... Ta koszula. Niebieska. Niebieska. Tak. I ten podkoszulek, który się tam. Też niebieski. To bardziej taki morski zielony, bym powiedział. Chociaż ja tam nie znam się na tych kolorach. No to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie. Jeżeli nie, to przykro mi, sprawdź w Google. Okej. Okay, Google. Okay. Wracamy po przerwie, a za chwilę nasi goście przeczytają właśnie te najlepsze. Komentarze, najlepsze wyznania miłosne ich hejterów. Domino o
albo 0, 3 miesiące temu. Ja to sobie wczoraj z kolegami u siebie przegadałem. Teraz już wiemy, z jakimi kolegami. Uśmiech. Nie no, panowie, podziwiam was. Jak się to wszystko układa w całość. Jak się z tego tworzy rozbudowane uniwersum. Czekam na komiksy, książki i gry. Nie wiem, czy naprawdę nie masz nic lepszego do roboty w domu, czy po prostu lubisz obrażać innych. Desire Path. 3 miesiące temu. Niesamowite, przemyślane, profesjonalnie zrobione. Chaos to wstęp i jednocześnie powrót do poprzednich filmów to dowód na to, że da się zrobić coś z sensem i przypieczętować to znakomitą grą aktorską. My robimy co możemy. I tyle. Sybilla Malina W. 4 miesiące temu. Genialność tego filmu jest porażająca. 15 kropek. Jak dla mnie wy i Mieciu dwa najbardziej wartościowe zjawiska na PL y, ty. Wypchaj się. Mateusz Hołysz, 3 miesiące temu. Oglądałem to z ziomkami, jak byliśmy spaleni. Popłakałem się na koniec. 10 na 10. No wiesz. No tak. Myślisz, że byli spaleni, w sensie... Poparzeni. Poparzeni. Myślę, że, myślę, że to, tak, że oglądali to podczas pożaru. Bo ja też się popłakał, jakbym się poparzył. To bez dwóch zdań. Pamiętam, kiedyś wrotkiem się polałem po nodze. I to mnie bardzo bolało. W jakim byłeś wieku? 19. Witam Państwa po przerwie w naszym programie poranny Dobry Wieczór, Wieczorny Dzień Dobry. Naszymi gośćmi jest Marek Jurkowski i Jan Hucz z Frupy Gilmowej Narwin. Także tutaj wcześniej rozmawialiśmy o komentarzach. Powiedzcie mi, bo niebawem startujecie z nowym programem na portalu Player.pl. Czy nie boicie się tego, że wszystkie wyświetlenia z Waszych filmików przejdą na stronę Playera? Z waszego kanału kulinarnego? To jest ryzyko, którego się podjęliśmy. Bo faktycznie to jest tak, że wyświetlenia mogą się zerować w tym momencie. I rzeczywiście migracja lajków w dół, łapek w górę. No ale co, no, rozmawialiśmy z nimi i obiecali, że tego nie zrobią. No jedyne, co możemy zrobić, to im wierzyć, prawda? No nie będziemy podpisywać żadnej umowy, bo przecież nie będziemy się wydurniać. Traktujmy się jak dorośli ludzie po prostu. To jest pewna umowa dżentelmeńska. Oczywiście, tutaj, że jest jak najbardziej pewien lęk i pewien rodzaj po prostu rozdrgania wewnętrznego, który nie pozwala ci spać i pisać poezję, ale generalnie no trzeba to wziąć po... Przepraszam, nie chciałem. Trzeba to wziąć na przysłowiową klatę i tyle, nie? Jak jest przysłowie z klatą? No właśnie. Nie, ale powiedz mi, jak jest przysłowie. Jeżeli znasz przysłowie z klatą, chętnie podziel się z naszymi widzami. Chętnie się dowiem. Rozumiem. A powiedzcie mi, jakie to uczucie być w promocji, kiedy jest minus 30% na was, kiedy najlepiej. Są po prostu najlepiej? Najlepiej, bo jest, wiesz, stoimy na tych półkach i tylu ludzi chce przyjść i mówi, wiesz, nie potrzebujemy ich, ale wezmę, bo jest taniej. Darwin, nie, tak, co? Tak, jest. Kup 6, normalnie byśmy kup 6 za 1, nie? Normalnie byśmy ich nie chcieli, ale są 30% taniej, to ich wezmę, nie? Dokładnie. Bo się skończy ta promocja. Tak. No, to jest zawsze, wezmę na potem, a nóż komuś dam, albo się przyda komuś. To jest bardzo, bardzo fajne. Wasz nowy program na Playerze zawiera kilka skeczy, które następują po sobie. Powiedzcie mi proszę, dlaczego podczas kręcenia odcinków właśnie dla Player.pl nie wykorzystaliście fragmentów azteckich przepowiedni? Bo przepowiednie były wykorzystywane wcześniej przy pisaniu tekstów. A jakie w sensie, to były przepowiednie? No tak, z końcem świata, apokalipsą. Apokalipsą. I zagładą, czyli tymi trzema różnymi absolutnie rzeczami. Tak, rzeczami, które kompletnie się nie przeplatają. Więc one były wykorzystywane na etapie pisania tekstów. Tam mieliśmy do nich po prostu odnośniki, mieliśmy też... Marek przywoływał jakieś demony z pokoju obok. Była plansza Ujia. Była plansza. Plus mieliśmy też tygodniowe sanatorium w ruinach tamtych azteckich, żeby móc jakby wejść w klimat, po prostu poczuć, że wiesz, że to jest tu, nie? Tak, wiesz, że
Stąd biorę pisze tekst. Okay. Jakby jest to i tu takie, i napisałem. Takie już wiem. Jest. Czy osoby, które was subskrybują na waszym kanale YouTube w związku z premierą nowych odcinków na playerze dostaną poleconym powiadomienie o nowym filmie? A co jeśli listonosz nie zostawi im awizo? My jesteśmy jakby w tej sytuacji pocztowej, tam gdzie mieszkamy, że listonosz tylko zostawia awizo. To znaczy, on to, nie jest tam nie ma tak, że listonosz zawsze puka dwa razy. Nie, właśnie nie, on nie jest listonosz... w ogóle w stanie wjechać na drugie piętro windą, więc zawsze jest sytuacja po prostu, że musisz zejść, zobaczysz, o, mam awizo, pójdę sobie odebrać tą paczkę, którą zamówiłem. I idziesz na pocztę i się okazuje, że no tej paczki nie ma, bo ten listonosz dalej z nią chodzi. Ale to wy mówicie tak, jakby się to odnosiło do was, tak? A jak to się odnosi do waszych fanów, którzy was subskrybują, którzy po prostu... To jest kwestia udanych wakacji. Aha. To jest kwestia po prostu pojechania sobie spokojnie gdzieś nad morze, w góry i stwierdzenia, wow, to jest praca, którą chciałbym wykonywać. Mielno czy Wałbrzych. Tak, dokładnie. Nasi wszyscy fani tak mieszkają na naszej klatce schodowej, więc teoretycznie jakby nasz listonosz odnosi się w jakiś sposób do nich. On nosi słuchawki i faktycznie nie fatyguje się nigdy na górę. W związku z tym, że w naszym programie nie ma miejsca na absolutnie żadne ustawki, a nasi goście mają mikrofon prowadzącego, przepraszam najmocniej, zadadzą właśnie teraz pytanie do prowadzącego. Czy tobie nie jest wstyd? Nie mogę ci pomóc, jestem koniem. A ty masz jeszcze jakieś pytanie? Nie. Do prowadzącego? Do kogo? Dziękuję naszym widzom, że byliście z nami. Zapraszam za tydzień na następny odcinek porannego Dobry Wieczór i wieczornego Dzień Dobry. Kłaniam się nisko, nie nazywam się Jarosław Kuźniar i nie mam paszportu Polsatu. Do zobaczenia!